Siemanko, dzisiaj pokażę Wam two-step. Okay? Two-step jest jednym z moich ulubionych footworków. Mimo, że jest tak bardzo niedoceniany, to strasznie go lubię. Niektórzy mówią na niego mini swipe. Okay? Nie wiem w sumie czego, ale pod taką nazwą też czasem się z nim spotykam. Ja mini swipe robię innego, ale jakby na two-stepa też tak mówię. Okay? Żeby go wykonać, musimy stanąć w pozycji początkowej. Ja zaczynam stąd. Moja lewa noga jest z przodu, prawa noga jest pod pośladkami. Oczywiście pięta w powietrzu. Stoję na palcach. Lewa ręka popiera. Teraz zmieniam nogi. Hop. To jest pierwszy kroczek. I teraz drugi krok polega na tym, że muszę przełożyć ręce na drugą stronę. W tym samym czasie zawinąć prawą nogę. Obrócić ciało. I wystawić moją lewą nogę z przodu, ale z tamtej strony. Ok? Tak, żebym wyszedł na pozycję, wszedł na pozycję początkową, ale odwrócony plecami do strony, do której byłem zwrócony przodem z początku. Już pokazuję. Czyli tak, zmieniłem nogi, teraz robię zawinięcie, podnoszę biodra i wystawiam swoją lewą nogę za moje plecy, tak? Czyli tu. Ok? Ponawiam ruch. Zmieniam stopy, zmieniam nogi, zawijam i wystawiam lewą nogę w tą stronę. Biodra trzymam przy dłoni. Ok? Jeszcze raz. Uwaga. Jest. Raz. I dwa. Raz. I pokażę powiem, powoli. Raz. I dwa. Raz. I dwa. Szybciej. Raz. Dwa. Raz. Ok? Teraz jest jedna rzecz, która pozwala, żeby to było lepiej. Ok? Ja na nią zwracam dużą uwagę. Wy nie musicie, jeżeli komuś nie podoba. Chodzi o to, że jeżeli robimy ten ruch szybciej, fajnie wygląda, kiedy nasza głowa zostaje odrobinę dłużej ze strony, z której zaczynamy ruch. Czyli jeżeli ja jestem tutaj, zmieniam nogi, to moja głowa tutaj jeszcze zostaje, zobaczcie. Dopiero zmieniam ruch. Klik. Tu. Ok? Czyli pokażę szybciej, jak mam. No ja może to bym ten zrobił, dobra? Tu teraz. Okej? Okay? Tak wygląda tu step. Mam nadzieję, że dobrze będzie się Wam potęczyło.